Archeolodzy prowadzący wykopaliska w starożytnym mieście Teotihuacan w Meksyku potwierdzili istnienie sieci podziemnych korytarzy pod piramidą Księżyca. Wspomniany tunel został odnaleziony dzięki użyciu metody elektrooporowej, techniki pozyskiwania obrazu podziemnych struktur za pomocą przewodnictwa prądu elektrycznego. Według raportów, tajemniczy tunel rozciąga się od placu głównego starożytnej metropolii aż do piramidy Księżyca. Centrum miasta było najprawdopodobniej użyte do składania ofiar oraz do wykonywania innych rytuałów. Starożytne miasto Teotihuacan jest jedną z największych zagadek archeologicznych na naszej planecie. Znajduje się około 45 km od Meksyku, a jego ogromne rozmiary świadczą o tym, że był to kiedyś bardzo ważny ośrodek w Ameryce Łacińskiej. Dawna metropolia jest otoczona wieloma świątyniami, piramidami oraz aleją długą na prawie 2 km, która jest znana pod nazwą Alei Zmarłych. Naukowcy wierzą, że jej część jest nadal nieodkryta, a niektórzy sugerują nawet, że reprezentuje ona Drogę Mleczną. Co ciekawe, nie jest to pierwszy tego typu tunel znaleziony w mieście Teotihuacan. Poprzednio eksperci odnaleźli sieć tuneli pod świątynią Pierzastego Węża, znanego przez nich Quetzalcoatl. Eksperci wierzą, że nowo odnalezione tunele były niegdyś wypełnione różnego rodzaju ofiarami oraz podarkami dla bogów. Zdaniem doktor archeologii Weroniki Ortega, zajmującej się wykopaliskami w tym starożytnym mieście, znalezisko potwierdza dobitnie, że w Teotihuacan użyto tego samego schematu tuneli, który występował przy innych monumentach związanych ze światem zmarłych. Podejrzewamy, że tunele miały w pewien sposób naśladować ten mroczny, podziemny świat. W niedalekiej przyszłości archeolodzy mają nadzieję na lepsze zbadanie tajemniczych tuneli. Niewykluczone, że to odkrycie pomoże w znalezieniu kolejnych podziemnych przejść w Teotihuacan. A kto wie, może nawet czegoś więcej.